sobotę w Szczawnickiej Galerii Krzywa Jabłonka odbyło się otwarcie wystawy poświęconej przemijaniu. Autorem prac jest Zbyszek Highlander-Lach. Wystawę w większości tworzyły czarno-białe fotografie prezentujące przemijanie otaczającego nas świata. O więcej szczegółów spytaliśmy samego autora. Dwa rodzaje prac, prace kolorowe i czarno-białe. Są to prace pod tytułem Przemijanie. Jest to taka moja, powiedzmy, jedna wielka praca, wielkie moje przemyślenie odnośnie upływającego czasu, najprościej mówiąc. I są to dwa rodzaje pracy, tak jak mówiłem, czarno-białe i kolorowe. I z tym, że kolorowe jest to robione, prace są na płótnie. I cóż, i przerabiane często też jako obrazy. No, tam widać, że to jest fotografia, ale przerabiana jako obraz olejny. Przemijanie to artystyczny temat, który daje wiele kreatywnych możliwości dla artysty. Zbyszka Highlander-Lacha spytaliśmy, jak zainteresował go właśnie ten element rzeczywistości oraz skąd czerpie inspirację. Z fotografią to jest, powiedzmy, 5 godzin chodzenia, 5 minut fotografowania, bo to tak w większości jest, że przynajmniej dla mnie fotografia to jest impuls, to jest coś, co się robi, jest dobre światło, jest dobry czas, wtedy się pstyka to. Jako że to jest moja pasja, ale także i mój zawód, który wykonuję i pracuję, no więc ja ten aparat często ze sobą mam. Te prace czarno-białe, które tutaj są, no to powiem, to jest przemyślenie kilku lat. To nie jest tak, że ja to przyszłem, styknąłem sobie, aha, i to będzie ta wystawa, którą chcę. Nie, te zdjęcia były robione sukcesywnie przez chyba 3 lata, jeśli bym tak dobrze to policzył. Dla mnie to jest cała historia. Ja tą historię musiałbym niejako opowiedzieć, żeby ludzie zrozumieli, na czym polega to przemijanie. Tak w skrócie mogę powiedzieć, wiadomo, dmuchawiec, kruchość życia, ulotność, zegarmistrz, który tam jest, naprawia zegar odmierzający nam czas, piekarz, czyli życie zwykłe, pośrednie, ale też mamy ciupagel, czyli cykankę. Według mnie ucina nić życia, coś się kończy, krzyż, wiadomo, ale w międzyczasie jest tam też i troszkę księdza, który według mnie jest przynajmniej dla 90% naszego społeczeństwa jakimś odnośnikiem, czyli ta modlitwa, zamyślenie, alejka. No tak jak mówię, są to prace, które w jakiś sposób tworzą jedną całość. To nie jest praca, która jest osobna. Te czarno-białe fotografie, każda tworzy osobną historię. Jeśli chodzi o kolorową fotografię, no to z tym jest troszkę inaczej, to tak jak widać jest dosyć zróżnicowane, troszkę pienin przemijających, jesień, troszkę starych okien, które według mnie jeszcze tak odzwierciedlają to, co przemija. Na sobotniej wystawie można było podziwiać także łapacze snów, tworzone przez żonę fotografa Iwonę Lach. Są to dreamcatchery, czyli łapacze snów, no mojej aranżacji. Lubię szydełko, uwielbiam i każdą chwilę, jaką mam, poświęcam na to, żeby coś tworzyć, typu właśnie takie robótki ręczne na szydełku. Kocham to, lubię, więc mi to sprawia przyjemność, a jeżeli komuś się podoba, jest super. Tworząc serwetki, bo to są też takie serwetki, czyli to, co kobieta w górach robiła, czyli dziergała na szydełku, robiła serwetki. Wykorzystałam to właśnie w takiej aranżacji, jak są te, jak te łapacze snów. Można to wykorzystać właśnie te motywy z naszych serwetek w takim dreamcatcherze, czyli w takim łapaczu snów. Prace poświęcone przemijaniu oraz dreamcatchery będą prezentowane w Szczawnickiej Galerii Krzywa Jabłonka jeszcze do końca października. Wszystkich miłośników tego, co związane z fotografią i dzierganiem, ale również innymi formami sztuki, zapraszamy do Krzywej Jabłonki.